W Green Tonu Wnętrza porozmawiamy dziś o tym, co robić z naszym domem, z dekorowaniem domu pomiędzy sezonami, czyli pomiędzy okresem zimowym, świętami Bożego Narodzenia, a tym wiosennym. Jak te domy nasze dekorować? O tym za chwileczkę porozmawiamy. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Ten dzisiejszy odcinek będzie z serii, którą tak bardzo polubiliście, czyli z serii, gdzie my pokazujemy konta różne instagramowe, bardzo ciekawe i też propozycje dekoratorskie, które dziewczyny tam pokazują, ich rozwiązania dotyczące przestrzeni, w których żyją. Mam nadzieję, że te dzisiejsze konta i te dzisiejsze pomysły, o których będę opowiadała, spotkają się z Waszym zainteresowaniem. My stosujemy je redakcyjnie już od wielu lat, w różnym nasyceniu, po różne jakby sięgamy te dekoracje. Te, które, o których dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, to w mojej ocenie są takie najprostsze triki, najciekawsze, które szybko mogą spowodować, że Wasze wnętrza będą wyglądały inaczej, będą udekorowane, ale też nie przegadane. I słuchajcie, zaczynamy od światełek. Światełek, które zostało nam jeszcze po zimie. Wiecie, że ja sięgam po światełka takie na drucikach, one są bardzo elastyczne, można sobie różne rzeczy z nimi robić. I wydawałoby się, że światełka zostawione na wiosnę to jest głupi pomysł. Spróbujcie. Spróbujcie połączyć te światełka z kolorowymi bukietami kwiatów, o których za chwileczkę też będziemy rozmawiali. I spróbujcie te światełka delikatne, właśnie takie nawet gdzie nigdzie rozłożone, zostawić w Waszych wnętrzach. W moim domu, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, niektóre sznury świetlne wiszą cały rok. My je traktujemy po prostu jako źródło oświetlenia, a nie dekorację świąteczną, bożonarodzeniową. I uwielbiamy całą rodziną to światło, bo ono właśnie nawet jedno tylko włączone daje taki fajny klimat. I przepięknie sznury świetlne, właśnie takie LED-owe wyglądają, połączone z żywymi roślinami, właśnie z naturą, z roślinami doniczkowymi. Jest bardzo fajny trik, najprostszy jaki w ogóle może być, zostaw światełka po świętach. Jak widzicie w tej chwili, ja te światełka również je mam w redakcji, one są za mną tutaj na tej ścianie i też po prostu są cały czas. I łączę je tak jak widzicie właśnie z tulipanami, z różnymi kolorowymi kwiatami, które właśnie na tej komodzie bardzo często sobie stawiamy. Lubię takie połączenie, bo to jest trochę jakby danie dobrej energii sobie wypływającej z nadchodzącej wiosny w połączeniu właśnie z takimi magicznymi klimatami świetlnymi, które nie rażą oka, nie są takim elementem przykuwającym uwagę, a wprowadzają jednak do wnętrza taki właśnie bardzo fajny, przytulny klimat. Drugim pomysłem, słuchajcie, oprócz tych światełek i takim drugim szybkim trikiem, jeśli nie macie, nie wiem, żywych kwiatów, tak, bo na przykład mieszkacie daleko od kwieciarni, nie zawsze możecie sobie codziennie pojechać i te kwiatki kupić, to bardzo fajnym trikiem takim na to, żeby mieć jednak coś zielonego, właśnie na przykład w połączeniu z tymi kwiatkami, są zielone gałęzie, na przykład eukaliptusa. Jeżeli jeszcze eukaliptus połączycie z jakimiś innymi roślinami właśnie pojedynczymi, na przykład różami, które potrafią dość długo sobie w wodzie postać. Ja pamiętam, że kiedyś dostałam bukiet róż od męża, który stał 3 tygodnie, pełne 3 tygodnie. One były w pięknym rozkwicie. Ja aż podchodziłam, naprawdę nie wierzyłam, że tak długo potrafią te róże wytrzymać. Jeśli macie, dostaniecie kwiaty z dobrego źródła, to właśnie te pojedyncze nawet kwiaty, dosłownie 3 duże róże, nie wiem, 5 róż w połączeniu właśnie z fajnymi liśćmi, taki fajny, wiosenny, przedwiosenny efekt wprowadzą i będą swojego rodzaju dekoracją. Stałą dekoracją mogą być, może być bawełna, jakby gałęzie bawełny z takimi białymi, fajnymi pomponikami, albo inne gałęzie, które pomalujecie sprayami. Pokazywałam Wam na Boże Narodzenie, że ja maluję akurat na złoty kolor suszki, które zrywam po prostu z ogrodu, hortensji. Im ciekawsze, nie wiem, trawki jakieś pozostawione, albo jakieś takie właśnie gałęzie z różnych krzaków z jakimiś kuleczkami na końcu. Popatrzcie jakby efektem końcowym na tego krzaczora, co on tam fajnego, jak ta gałąź wygląda. Bo jeżeli go pomalujecie właśnie na kolor złoty albo na kolor biały, wiem, że bardzo dużo z Was, albo wręcz te dwa kolory w takiej jednej gałęzi złoczycie, to może być najpiękniejsza dekoracja właśnie taka przedwiosenna Waszego domu. I praktycznie za darmo tak naprawdę. To jest super trik, puszka farby, gałęzie, tylko muszą być, to zaznaczam, gałęzie ciekawie jakby rozwiązane na końcach. Najfajniej jak są jakieś takie
nasionka właśnie w jakieś kuleczki, no coś takiego, co będzie biżuteryjnie, że tak to nazwę, strojnie wyglądało. Kolejnym trikiem oprócz tych gałęzi dekoracyjnych typu bawełna, typu pomalowane gałęzie właśnie sprayem, jest ozdabianie naczyń różnymi mazakami kredowymi. To jest, słuchajcie, trend, który dość od niedawna ja widzę na Instagramie i bardzo mi się spodobał, nie ukrywam. Są konta instagramowe, gdzie dziewczyny po pierwsze są uzdolnione artystycznie i przepięknie, graficznie potrafią różne meble, wazony, różne takie naczynia dekoracyjne dekorować. Ale myślę, że każdy z nas tak naprawdę sobie poradzi, bo większość naczyń my możemy po prostu ozdobić. Potrwa to parę minut. Nawet jeśli nauczymy się wprawnie robić jakiś konkretny jeden wzorek, czy tam, nie wiem, trzy wzorki przeplatające się, to jest kwestia tylko takiego ogarnięcia ruchu dłoni. Możemy, słuchajcie, przyozdabiać tak naprawdę wszystko. Przepięknie te farby kredowe, na przykład biała, mazaki różnego rodzaju właśnie, wyglądają właśnie na szybach. Jeśli znowu wrócę do tych naszych światełek, ale jeśli pod spód właśnie dacie światełka, albo gdzieś przy naczyniu położycie światełka, w naczyniu będą jakieś kwiaty albo te ozdobne rośliny, o których mówiłam, no to słuchajcie, już właściwie dekoracja sama w sobie jest. Znów za darmo. Jedyny koszt, jaki mamy, to jest właśnie ów mazak. Ja jeszcze bardzo lubię wszelkiego rodzaju suchotki, ja na nie mówię. Tak naprawdę to chodzi o takie pompony traw, które po prostu nie są jakby żywą rośliną, która potrzebuje wody i dbania o nie, tylko po prostu jest jakby zastygłą w swoim pięknie roślinką utrzymującą na przykład właśnie te takie kwiatostany. Wszelkiego rodzaju trawy, rośliny typu hortensje wspomniane wcześniej, zasuszone. Różne takie rośliny, które już są nawet nie w stagnacji, które po prostu są martwe, ale nadal dekoracyjne, w połączeniu z na przykład mocnymi kolorami naczyń, wazonów, tekstyliów, które znajdą się w naszym otoczeniu, to jest znowu taki fajny myk dekoracyjny. A kolejnym, jeśli nie macie ochoty na przykład mieć suchych roślin, takich właśnie nieżywych, to kolejną propozycją jest zmiana dosłownie kilku elementów, na przykład w galeriach naszych ściennych. Bo wystarczy powiesić coś innego właśnie na przykład w bardzo mocnym, radosnym kolorze na ścianie i to nam już optycznie zmieni jakby energię przestrzeni, w której funkcjonujemy. Ja lubię takie mocne elementy, tylko trzeba zaznaczyć, nie może być ich dużo. Czyli na przykład, jeżeli zmieniamy jeden mocny element w galerii naszej ściennej, typu nagle w ramce okrągłej, turkusowej, tak, mocno, albo żółto-turkusowej, dajemy nasze ukochane zdjęcie, to możemy nawiązać do tego turkusu dwoma elementami typu poduchy czy pled na kanapie czy na fotelach. Nie więcej, bo jeżeli damy więcej tych elementów do wnętrza, to dekoracja przestanie być dekoracją, a stanie się wiodącym elementem, który gdzieś naznacza charakter wnętrza i często jest bardzo męczący w przypadku kolorów mocnych. Jeśli oczywiście lubicie takie mocne barwy, kontrasty w ogóle we wnętrzach, wasza energia jest taka, że dobrze czujecie się w takich przestrzeniach, to jak najbardziej można oczywiście poszaleć. Ale jeśli macie raczej wytonowane wnętrza bardzo harmonijne, to te mocne akcenty powinny być raczej ograniczone. Mam nadzieję, kochani, że ten dzisiejszy odcinek, takie podpowiedzi moje i te obrazy przede wszystkim, które widzieliście dziś, no, będą dla was jakąś inspiracją, że sięgniecie do własnej wyobraźni, że poszukacie we własnej przestrzeni, we własnym otoczeniu właśnie wszelkiego rodzaju gałązek ciekawych, czy różnych elementów, które można przemalować, pomalować, że znajdziecie pisak kredowy, postaracie się samemu próbować właśnie szklane naczynia na przykład ozdabiać. Że gdzieś kompozycje na przykład na takich komodach, też o nim nie powiedziałam, to jest kolejny trik bardzo prosty. Zmiana kompozycji na komodzie. Komody bardzo często w naszych domach są takim centralnym punktem, że wchodzimy, no wiadomo, jest telewizor w wielu domach i jest właśnie jakaś komoda, komódka, na której coś się dzieje. Zmiana aranżacji w tym miejscu, właśnie na przykład nawet poprzez postawienie żywych kwiatów, to jest taki najszybszy gest, który może nam nową energię wiosenną do wnętrza wprowadzić. Jeśli ten odcinek wam się podobał,
Jeśli doceniacie również pracę osób, które dziś pokazaliśmy, kontakt, które dziś pokazaliśmy, to oczywiście o kciuki poproszę. Napiszcie koniecznie pod spodem, jakie Wy jeszcze macie szybkie triki właśnie na takie zmiany wiosenne. Ja już mówiłam w zeszłym roku, chyba czy dwa lata temu nawet, o takich filmach właśnie szybkie triki na wiosenne dekoracje. Podlinkuję Wam tutaj pod spodem, przekieruję Was do tego filmu. Postaram się jeszcze, żeby gdzieś tutaj na górze karta się pojawiła z tym filmem, z jednym z tych filmów. I ten bank wiedzy, którą będziemy tworzyli przez całe lata, bo w przyszłym roku na pewno też będziemy o takich tematach rozmawiali. Mam nadzieję, że to będzie taki właśnie bank inspiracji dla Was. Bardzo Wam dziękuję i ja, i osoby, które dzisiaj były z nami tutaj, ich instagramowe konta, za wspólnie spędzony czas. Cudownej wiosny, kochanie, cudownego, radosnego dekorowania domu, zabawy dużo przy tym, bo to chyba głównie o to chodzi, żebyśmy my po prostu radość czerpali z tych dekoracji, z dekorowania naszych wnętrz, z wprowadzania nowych elementów, żebyśmy po prostu dobrze się w tych wnętrzach czuli. Ja nie żegnam się na długo, tradycyjnie widzimy się dosłownie za kilka dni. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, koniecznie tam na dole klikamy subskrybuj, będziemy wtedy w stałym kontakcie ze sobą. A na razie do zobaczenia!